Okej, moi drodzy, witajcie. No to mamy kolejną serię Skibidi Toilet od widzów. Zobaczymy, co stworzyliście dzisiaj na tapetę. Mamy G-Man the Animator. To jest Polak prawdopodobnie, bo napisał do mnie po polsku, żebym sprawdził jego kanał. Zapowiada się całkiem ciekawie. Będę też udzielał mu parę rad, może takich i zobaczymy. Obejrzmy sobie pierwsze. A, i co jest warte uwagi, co, na co musisz zwrócić uwagę? Nie wiem, czy wiesz, ale większość twórców, w tym sam Boom, nie używa już w takich długich filmach, w shortach też mu się to już raczej nie zdarza, tej muzyki, tych dźwięków z Skibidi Toilet. One są w innych seriach od innych youtuberów czy u samego Booma nieco zniekształcone. Powiem ci dlaczego i ty też powinieneś w ten sposób to robić, ponieważ jest wiele oskarżeń fejkowych o prawa autorskie do tego dźwięku, więc jeżeli zaczniesz zarabiać na tej serii, to jest na 100% ci mówię, że ktoś fejkowy zgłosi się po prawa autorskie do tego i nie będziesz mógł na tym zarabiać, więc tutaj akurat to, ten dźwięk to musisz sobie jakoś zniekształcić troszkę, żeby po prostu nie oskarżyli cię z prawami autorskimi. Ja też tego do końca tak nie słucham, no bo wiecie. No bo jest z tym problem i dlatego jak zauważycie, te Skibidi Toilet już tak w taki sposób nie wydają tych dźwięków, nawet w oryginalnym Skibidi. Ale tu już widzę full profeska. Powiem wam, że do tej pory na razie co tu widzę, najlepsza seria od widzów. Od widzów, najlepsza seria na razie. Jestem ciekaw, jak wy to kręcicie, czy po prostu macie więcej osób i wcielacie, każda z osób się wciela w daną postać, czy jak to wygląda? Connection lost. Lucky camera, ty. Lucky cameraman to jest. Oczywiście to jest sezon pierwszy, więc to wyszło dawno, czekajcie kiedy. Miesiąc temu, więc do tego czasu mogło się to jeszcze ulepszyć wszystko, więc obejrzymy sobie te nowy sezon. Patrzcie, stary oldschoolowy G-Man. Nieźle. Oho. Chyba. No ciekawe, to jest fajnie zrobione, no. O kurka, co tu się dzieje? A jak wy robicie te animacje spłukania i to wszystko? To się w Garry's Modzie jakoś da robić? Ciekawe. Jak to kręcicie? Czy to jest Garry's Mode albo coś? Helikopter, o kurka, Skibidi kobieta, pierwszy raz. Ty, nieźle. Pierwszy raz, aż zrobimy screena. Tutaj może będzie na miniaturkę. A, pająk, ten oldschoolowy. Sprawdźmy sobie najnowszy sezon. Zobaczymy, jak poprawiło się to. I hope you'll compilation. No fajnie, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Okej, to było spoko teraz. Widać, że to kręci ktoś, kto się zna na tym, nie? O nie, Jimmy! Fajnie zrobili ten dym taki, taką otoczkę, że niby to zostało zniszczone. Oho. Ty, to jest tak jakby był nawiązanie do tego przecieku z 75 odcinka, nie?
Tak to wygląda. Ten jest be... Ty, to rzeczywiście tak jakby to było, słuchajcie, nawiązanie do tego. Ten też bez ręki, no w przeciekach macie to samo, ty. Kiedy ten odcinek wyszedł? To jest odcinek... Ty, czekajcie, czy to on przepowiedział przyszłość? Normalnie? Chyba tak, słuchajcie. No przecieki były niedawno. Kiedy ja kręciłem film o przeciekach, słuchajcie, już nie pamiętam. Tak jakby przewidział przyszłość normalnie. Albo bum się na nim wzorował. Tam też, pamiętacie, na przecieku był kamera. Bez ręki. To było 20, no 3 dni temu. Też macie bez ręki gościa, nie? Connection law error? Co jest? Czyżby sekretny agent? Jezu, jaki horror normalnie, ty. Się z tego robi. Normalnie horror. Okej. Fajne te efekty dźwiękowe też są, to ważne. Ło, tu jest jakaś nowa broń, ty. Ciekawe. No tutaj szkoda, że nie ma animacji, nie? Wystrzału. Ty, ręka tu jakaś została. Nieźle. A nie, to był ten, na pół przepołowiony kameraman. Okej. W sumie. Co, go naprawią? No nie, czemu Jimmy się tu pojawił znowu? Ty, może Tytan się pojawi w końcu. Directing power. Okej. To jest baza kamer? Trochę tu pustawo w tej bazie. Ty, to jest tytan, znaczek tytana kamery. No nie mówcie, że tu będzie tytan kamera. O kurde, która to wersja? Pierwsza. No ten pierwszy, fajnie, nieulepszony. Kurde, powiem wam szczerze, jestem pod wrażeniem. To jest do tej pory najlepsza seria, jaką widziałem. Jest parę niedociągnięć. Przede wszystkim to już ci mówiłem o tych dźwiękach z KBD. Tu na to uważaj. Czasami te animacje, na przykład ta broń nie miała animacji wystrzału, nie? I to tak średnio wygląda. No ale od biedy może być. Natomiast cała seria całkiem kozacka, naprawdę. Będziemy tutaj... Będę na pewno czekał na kolejne odcinki. Widzę, że naprawdę tutaj znasz się na tym, co robisz. O, właśnie wrzucił odcinek 6 minut temu. Model from Jeremy. Skibidi Toilet 7. Czy tutaj robisz animacje jakieś chyba, czy coś? Fajnie, fajnie, fajnie.